No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim moi drodzy, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką jest oczywiście Pokémon Xenoverse. No i co tu dużo mówić, jesteśmy na drodze numer 1, tutaj otworzyła się jakaś dziupla w tym drzewie, co tam jest nie mam pojęcia, ale zaraz się dowiemy. Tak więc pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, jak będzie się podobało. Widziałem, że poprzedni odcinek naprawdę wam się podobał. Ja wiem, że pierwsze odcinki zawsze są lepiej oglądane, ale taki naprawdę był fajny, pozytywny odzew, mnóstwo takich fajnych komentarzy z waszej strony, za co bardzo i jeszcze raz bardzo dziękuję, bo to naprawdę sprawia, że człowiek aż ma ochotę siadać przy kompie i cisnąć kolejne odcinki. Zobaczymy jak to będzie. Ja powiem wam tylko, że troszeczkę trenowałem. Mój Sparkle ma 7 level, Trishout ma 7 level, to się chyba nie zmieniło z tym starterem, ale zobaczymy jak będzie dalej. Mam nadzieję, że nie będzie tu jakiegoś rzadkiego Pokemona, bo ja nie mam Pokeboli, przypominam. Jest tam Pokemon, kurczę, a może nie powinienem tam iść? Czekajcie, a może spróbuję? Spróbuję znaleźć jakieś Pokebole, zanim tam pójdziemy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, zaraz się przekonamy. Dobra, pokaż mi, młoda, co? O kurde, ruszyłem całą kamerą nogą, sorry, mam nadzieję, że nie było wielkich wstrząsów. Abra, o mój Boże, łatwiej być nie mogło. Abra raczej nie dysponuje żadnym specjalnym atakiem. Właśnie, teleport. Dziewczyno, z czym do ludzi? Gdzie tu z Abrą? O, not very effective, czyli zobaczcie, Pokemony psychiczne obrywają słabiej od tutaj typu dźwiękowego. Dobrze wiedzieć, to są ważne informacje, które musimy sobie gdzieś tam w głowie zanotować i pamiętać po prostu o tym. O, za te walki z trenerami od razu tego doświadczenia jest więcej, muszę sobie ten mikrofon wyczyścić, ale to nieważne. Pokeball, ale tylko jeden, ja potrzebuję więcej, ja potrzebuję znaleźć... Ej, tu będzie miasto zaraz. Ej, wiecie co, ja chyba najpierw kupię Pokebole, bo czuję, że to może mieć naprawdę wielkie znaczenie. O, jest pan Sparkle. Dobra, nie problem, ale warto expić, expie nieważne. Szkoda, że w tej grze nie ma przyspieszenia, to mnie bardzo boli, ale no nic się na to nie zrobi. Trzeba żyć tak, jak tu gra pozwala. Dobra, o, ten ma 3 Pokemony, Freddy. O, Ladybug, jak ja lubię takie Pokemony, jak mam ognistego startera na starcie, no to po prostu czysta przyjemność cisnąć je. Więc doskonale, Ladybug załatwiona. I jest 8 poziom, tak jest, może się uczysz czegoś? Niestety nie za bardzo. Sparkle. Nie no, poziomy na szczęście za duże nie są i to mnie cieszy oczywiście. O, jeszcze jak tak padają na hita, to w ogóle czysta przyjemność. I jest Yemin, o mój Boże, ten Yemin mnie ostatnio tak wkurzył, oprócz tego, że pokonał, nie dał się złapać. Nie, ja muszę go mieć, ale no zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczymy, no załatwiony, tak jest i bardzo, bardzo dobrze. A tu mamy Hadworth City. Dobra, wiecie co, ja powiem tak. Jak mam się dostać do tego miejsca, co tam jest? Zobaczmy, czy tutaj w tych centrach Pokémon jest market od razu. Tak jest, bardzo dobrze. Wiecie co, ja potrzebuję Pokeboli. Ja potrzebuję dużo Pokeboli. Kupmy 18, myślę, że żałować nie będę. I teraz, kiedy już je mamy, to ja nie będę zwiedzał miasta. Nie. Co? Zaraz, co? Aha, że jego portfel zaginął. Czy pożyczę mu 500? Stary, może i bym chciał, ale nie mam pieniążków. Niestety wydałem wszystko na Pokebole. Wybacz, tak bywa po prostu. Shining Sand z Stardust Beach, okej. Co jest grane? Także nie mam Gold Coina, no nie mam niestety. I mam się zjawić, gdy będę miał jakiegoś. No ale skąd ja to wezmę? Oranberry, super, przyda się. Takie coś to warto, widzicie, warto rozmawiać z ludźmi, zdecydowanie. On przypomina ciosy, które Pokémon zapomni. Ej, fajnie, czy tu pewnie w każdym Pokémon Center będzie ktoś taki? Super! Super. A ty mi coś powiesz ciekawego? Nie, ty mi nie mówisz nic, absolutnie nic ciekawego. Dobra, wiecie co? Wracamy do tej dziupli. Jeszcze pogadajmy z tym. Tak, to jest spokojne miejsce od innych tych takich, wiecie, pełnych chaosu. No cóż, rozumiem, ale to co mnie interesuje to jest tutaj, oczywiście coś mnie musi atakować. Nie uzdrowiłem Pokemonów, ale w sumie żaden z moich Pokemonów nie został specjalnie ranny, więc spokojnie.
Damy se radę, damy se radę. No ajajajach, musiał mnie uderzyć za te dwa damage'a. No musiał, nie odpuścił. No nic, no nic się na to nie poradzi. Dobra, Trishout, ładnie się spisujesz i to się ceni. A my idziemy do dziupli, słuchajcie. Zobaczymy, co tam mnie czeka. O kurczę, sterujemy Pokémonem i tu jest Rattata. Ej, ja tu myślałem, że to będzie jakiś Pokémon. Rare Candy dostałem, no jak miło. I tu coś jeszcze. A nie, po prostu ukończyłem to. Serio? Ja myślałem, że to będzie coś więcej. A tu coś tak lśni, co flagi tutaj jakieś zdobywamy. Rozumiem, że z tą Rattatą mógłbym... A właśnie, zobaczmy, co się stanie. Aha, Rattata nas widzi i nas wyrzuca. Okej, czyli o to chodzi. Dobra, że nie mogę, wtedy muszę w tych prawdopodobnie miejscach po prostu unikać spojrzenia dzikich Pokémonów. No dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. No dobra, dobra, jak już jestem w tym Pokémon Center, no to może chodźmy się podleczyć rzeczywiście. Czemu nie? Siostra Joy tutaj taka mocno różowa. Trochę inna niż te, które zwykle znamy, co nie, z centrów Pokémon. No dobra, ale co w tym mieście mnie zainteresuje? Proszę pomocy! Co się dzieje? Kto wzy... O, jasna cholera, pali się! Proszę, zróbcie coś! Tak, niech ktoś ugasi. No niestety ja mam ognistego startera, ja nie pomogę. Tak, chrońcie dzieci. Ogień, ogień. Wezwijcie Aster szybko. Aster, proszę, pospiesz się. Kto to jest? Kto to jest? To jest jakiś facet z mega bujną grzywką. Jezu, ma, nie wiem, jaki ma tył włosów, ale jeszcze nigdy nie widziałem kogoś z taką grzywką. Co tu się dzieje? Znowu ogień? Czekajcie, muszę coś zrobić. Okej, okay, jestem w szoku. Siukun! Co jest grane? Naprawdę? Chłop ma Siukuna, jaja se robicie. Wspaniale, mój przyjacielu. Mam nadzieję, że ten człowiek nie jest liderem, bo nie mam szans. Jeżeli jest liderem, to nie mam szans z nim. Absolutnie. Żadnych. Dobrze, wracaj. Nie martwcie się, załatwionym. Aha, fajnie. Wszyscy sobie poszli, jak gdyby to nigdy nic, że wiecie, chłop ma Siukuna jako Pokémonem. A ty kim jesteś? Nigdy cię tutaj nie widziałem. Ale masz taką znajomą twarz. Dobra, jest troszkę zarobiony. Staraj się trzymać z dala od kłopotów, no... Postaram się. Czekaj, ty jesteś Judy? Ale ty wyrosłeś. Jestem Aster. Nie poznajesz mnie? A powinienem? Okej, okay, czyli nasz ojciec był jego mentorem, no proszę. A te pokebole, które masz przy sobie. A więc Clover w końcu zdecydowała się, żebyś tak mógł wyjść z domu. Okej. Okay. Ojejku. Ej, zobaczcie, to nie jest, to jest, nie powodowane jest to przez normalne pokemony, tylko przez tak zwane tajemnicze X-pokemony. Okej. Okay. Są w całym regionie, no dobra. Dziwne, dziwne to jest wszystko, ale spoko. Tak, że pochodzą z innego świata, z Xenoverse, a więc stąd nazwa. Okej, okay, dobra. Tak, potem sobie pogadamy. Na Stardust Beach trzeba się udać, mogę iść na drogę numer 2, rozumiem. Tam będzie też na nas czekał, no super. Super, spoko, aczkolwiek ja jestem człowiekiem, który lubi eksplorować. Jak widać, tutaj fajne rzeczy można zdobywać. Więc porozmawiajmy z ludźmi. A nuż ktoś mi coś da na przykład fajnego. Trzeba się po prostu dowiedzieć, troszkę pogadać i może odkryć. Tak, wszyscy tutaj chwalą tego gościa, no nie dziwię się, jest trenerem Siukuna, jak go nie chwalić? O, tu jest jakiś domek na uboczu. O co chodzi z tym miejscem, to ja nie wiem. Kto tu mieszka? Kim jesteś, samotniku? Moja wnuczka udała się do laboratorium, ale zapomniała swojej pokelalki. Spoko, mogę to zrobić. Dostaliśmy pokelalkę, którą musimy odnieść tej wnuczce tego człowieka. A jak ona się nazywa? Nie wiem, ale szukamy. Szukamy jakiejś małej wnuczki, która się jeszcze bawi lalkami. Okej. I gdzieś w stronę laboratorium. Dobra, co my tu mamy? Tu nie mogę wejść. Julian. Czemu mnie nie wpuszczacie? Aha, bo Aster zabronił. Okej, no dobra, okej. Mogę iść tu, o proszę bardzo. Już coś tutaj mamy ciekawego. Antidotum, przyda się, przyda się. Szukajmy dalej. A co tutaj mamy? Tak, nikt tu nie może wejść bez pozwolenia ze strony Astera. Okej, okay, a to wygląda jak jakaś sala Pokémon. Ale jeszcze jak widać nie można. Jeszcze nie można. No dobra. Stardust Beach.
Okej, i tutaj widzę, że czekają nas walki. A nie, po prostu akurat się odwrócił, jak chciałem wejść mu na pole widzenia. Mały niefarcik, malutki Wingull. Ajajaj, zmieniajmy Pokemona, ponieważ mój elektryczny Sparkle, który bije razy 4 Wingula, to jest po prostu to, co najlepsze może być. No, Growl, dziękuję, że go używasz, i tak nie zamierzam cię bić stakla, więc spoko, Thundershock. Dobra, po Wingulu, nie było opcji, że on przeżyje, no sorry. Dobra, expem się dzielicie, to się ceni. Tailo, nie zmieniamy, jak wy macie tutaj ptaszory, to easy. No co prawda ten już nie dostanie razy 4, ale myślę, że i tak padnie. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby miał przeżyć. O, proszę, małe zaskoczenie. Pek, no Pek nie będzie zbyt mocny, to też jest dobra nowina. Dobra, Tailo leży, jak widać latające ptaszki z Hoenn tutaj na propsie. Ciekawe, czy będzie jeszcze jakiś z Hoenn, może Swablum? O, Peka się nauczyłem, a nie, on miał tylko 2 Pokémony, myślałem, że 3, dobra, nieważne. Tak, może czas odejść, a żebyś wiedział, haha. Co my tu mamy? Tu jest coś fajnego. Potionik, okej, okay. Nada się. Jeszcze ty będziesz chciał walczyć. Dobra, tutaj ten na pewno będzie miał Pokemona typu dźwiękowego, tak obstawiam. Bremant! Jejku, co to jest? Dobra, nie wiem co to jest, ale biorąc pod uwagę, że wiecie, no jest to muzyk, no może rzeczywiście to jest jakiś typ dźwiękowy, kto to wie? Ojej, nie, to jest elektryczny. Co? Ej, no... Dobra, ważna informacja, słuchajcie, kurczę, padnę. Pokemony typu sound, czyli dźwiękowego, dostają super efektywnie od elektryczności. Dobra, nie dam rady. On mnie rozwala teraz. Ale mam nie farta, biorąc pod uwagę, że on jest elektryczny, ja przegram tą walkę. Mówcie co chcecie, mam takie Pokemony, że nie mam szans z nim wygrać. Jest mi smutno, ale to jest smutna prawda, niestety. Biorąc pod uwagę, że na pewno jest elektryczny. Dobra, będę go bił. O nie, pound. Dobra, no nic. Kurczę, prawie nic mu nie biorę. Dobra, spróbuj Thundershocka. Ojejku, ja mam typ latający, więc nie będę obrywał wcale mało. Przegram tę walkę. No z pewnością przegram. Dobra, już raczej nie mam najmniejszych szans na przeżycie. Niestety. No nie wierzę, ale mało braknie. Nie, dobra, słuchajcie, ja to jeszcze muszę wygrać. Mam Potiona. Tak zwane wszystko albo nic, nie dam się załatwić. Nie dam się załatwić temu kotełowi. Ale w ogóle fajny ten koteł, wygląda nieźle. Kurczę, mocno biję. Ale dobra, liczę, że przeżyjesz. Przeżyłem, wygrałem. Ojejku, mam nadzieję, że dużo expa będzie, bo mocny przeciwnik. Oj, mocny, 317 expa, super, 10 level. Nie no, dobra, było warto walczyć, mimo tego, że mój starter poległ. Dobrze, że to nie jest Nuzlocke. Byłby problem i to taki całkiem spory. Ale nie, dobra, trzymamy się, to najważniejsze. Dobra, dawaj. Jak mam się tam dostać do tego, co tam jest, wiecie, ukryte? Nie wiem. Tam jest jakiś przedmiot, ale nie mogę go dostać. I to jest ciekawe. Jak tam przejść? Czy ja tam nie widzę jakiegoś... A nie, to pewnie tam wejdziemy, jak wiecie... jak odblokuje się droga do sali. Tak przynajmniej myślę, że to jest sposób na to, jak to ogarnąć. No ale się zobaczy. Na razie po tej plaży. Czy to jest plaża? Nie wygląda mi na plażę, ale to nieważne. Oho. Ej, dobra, wiecie co? Ja powiem tak. O nie, znowu ten Bremant. Cholera, ale ja bym go złapał. Kurczę, ja bym go złapał. A przynajmniej chciałbym spróbować go złapać. Więc... Ember go dużo bił? Nie wiem, dobra, walnij z tego. Kurczę, ten Thundershock mocny, no cóż, będę się coś często cofał pewnie. Ale nieważne. Tak, on musi mieć ten typ dźwiękowy, nie dostał za mocno. Dobra, weź jeszcze jeden Ember. Kurczę, chciałbym go złapać, bo widać, że to jest silny Pox. No, come on. Dobra, dostał mocno, fajnie, mam nadzieję, że w końcu te moje piłki zaczną działać tak, jak należy. Więc come on, proszę cię, Bremant, ja cię potrzebuję do mojej drużyny. Jakiegoś mam niefarta, mam wrażenie, wiecie? Mam naprawdę dużego niefarta tutaj do łapania tych Pokemonów. Na razie ten mój team jest dość uszczuplony. Ja między odcinkami będę starał się łapać te nowe Pokemony, trenować je, ponieważ to wszystko zajmuje tutaj całkiem sporo czasu i lepiej to robić szybciej. Tak sobie myślę. No come on, no musisz. Dziękuję, mamy go. Mamy go, zaraz się przekonamy. Ja myślę, że elektryczny i dźwiękowy typ. Zresztą zaraz się przekonamy. Tak jest, electric i sound. Tak jest. Ten Pokémon reprezentuje duszę muzyki. No dobra.
Dajmy go od razu do party oczywiście, ale no oczywiście trzeba znowu iść się podleczyć. Nie ma łatwo, nie ma łatwo. Zaraz zobaczymy też, jakimi ciosami on dysponuje, jaką abilitką. Mold Breaker, to jest bardzo fajna abilitka, przyznaję. Oczywiście EV-ki pod specjalny atak najgorsze na świecie, no ale życie. No i póki co Thundershock i Pound. Dwa ciosy, nie jest to za dużo, ale liczę, że wraz z wbijaniem coraz do wyższego poziomu będzie się uczył naprawdę fajnych ciosów. Ja wiem, że niektórzy pewnie powiedzą, że ej, Judy, Pokémony z pierwszych ulic zwykle nie są mocne. Zwykle potem się okazuje, że są znacznie, znacznie lepsze Pokémony dalej. Być może, ale czasami są też wyjątki. Być może to będzie, wiecie, ten tak będzie tak jak na przykład Starly, gdzie Staraptor w najwyższej formie dalej jest jednym z najlepszych Pokémonów z Sinnoh dla mnie. Więc no, zobaczymy, zobaczymy. Na razie musimy spotkać się tutaj z naszym przyjacielem. Tylko gdziekolwiek on jest. Dobra, ten typ będzie miał raczej Pokémony typu typu walczącego. To może Sparkle i jego Peck, bo się nauczył Pecka, więc w sumie niech próbuje, niech atakuje. Dobra, co tam masz? Dwibble, ojej. No to tak średnio trafiłem, bo to jest też kamienny Pokémon. No nic, bij Thundershocka. Nie tego się spodziewałem. Dobra, Furikater na szczęście słaby. Ale kurczę, naprawdę? Dlaczego masz Pokemona kamienno-robaczego, a nie masz walczących? Wyglądasz mi na gościa od walczących Pokemonów. Ubiór, jak widzicie, często bywa mylący. Jeszcze jeden Thundershock. Dobra, mamy cię, Dwibble. Mamy cię. 11 level. Och tak, to jest dobry poziom. Yemin. No ja wiem, kto to jest Yemin, ale... Ale dobra, Trishout, ty musisz expić, tyle tylko powiem. Ty masz za niski poziom, ten 8 to jest za mały. Bij z Embera. No zobaczymy, może gdzieś tutaj w tej trawie też ten Yemin jeszcze występuje, może jeszcze złapię go. Ej, Arm Thrust! A może on ma typ walczący, albo będzie miał typ walczący w przyszłości, nie wiem, nie mam pojęcia czego się po tym Pokémonie spodziewać, zobaczymy. Dobra, jest doświadczonką. Kuro dostaje porządnie. W ogóle Kuro! Od razu mi się przypomina moja ostatnia seria z Oriego, gdzie Wielka Sowa tak się nazywała. Wow, to było szybkie, Udim. Co jest grane? I co to jest? Chcę, żebym walczył z nim. Żebym udowodnił, jak ile jestem wart. Ale co to jest za Pokémon? Tak jak ci mówiłem, ten Pokémon pochodzi z innego świata, a więc nie jest możliwym złapać go w zwykłego Pokébola. Okej. I powstały jakieś specjalne bole. Zinobole. Fajne. To coś takiego jak, wiecie, ultrabole na... Znaczy nie ultrabole, Boże. Ultrabole są normalnie, ale te na ultrabestie, co nie? Wiecie, o co chodzi. No dobra. Jak to mają? Zaraz, to jest Elekid? I ten Elekid nie jest specjalnie mocny, ale ma dwa paski życia. Dobra, tego się człowiek nie spodziewał, ale dobrze. Dobra, pokażcie mi, co tu się dzieje? Co to jest? Wow, okej. Wow! Boss Pokémon Elekid, ej, ale on super wygląda. Obstawiam, że ma typ ognisty. Czyli co, że ma dwa paski życia, mówicie? Okej. No zaraz się przekonamy. Dobra, walnij go zaraz z Thundershocka. Trzeba go obić, z pewnością. Dobra, jaka muzyka fajna leci przy walce. Dobra, dostał całkiem mocno. Ale właśnie, nie, no na pewno była mowa, że ma dwa paski życia, więc chyba mogę go śmiało lać. Dobra, bij jeszcze raz. Liczę na to, że go nie ubiję, nie załatwię i go złapię. Ej, rzeczywiście, tak to działa. Dobra, jeszcze raz. Tylko błagam cię, nie ubij go, bo bym żałował mocno. Dobra, słuchajcie, to jest ten moment, w którym trzeba rzucić Zenobola, więc jazda. Znaczy Zinobol, tak to się powinno ładnie wymawiać. I... Mamy go! Elekid X! Kurczę, no i jaki ma typ? Ognisty na pewno, tak jest, tylko ognisty. Nie no, fajne, bardzo mi się to podoba, bo to jest tak jak na zasadzie na przykład w Pokémon Insurgents, gdzie były, wiecie, tak jakby stare Pokémony, które miały nowe formy. W sumie Elekida też to dotyczyło między innymi. Dobra, bierzemy go oczywiście do party, nie ma co się zastanawiać. Trzeba. Tak, wracajmy do laboratorium szybciutko. Okej, nie ma sprawy, wracajmy.
Czyli to było laboratorium zamknięte do tej pory. Tak, witaj w moim laboratorium. Tutaj prowadzę badania nad X Pokemonami. Okej, okay. Dlatego właśnie wymyślili te Zinobole. Spoko. Nie do końca wiedzą jeszcze, jak wiele tych X typów występuje tutaj w regionie Eldiv, ale jedno jest pewne. Tak, tutaj zakłócają ten cały balans, który występuje w tym regionie. Teraz jestem już gotowy. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym trenerem, sugeruję ci wyzwanie liderów sal w tym regionie. Widzisz, w Hadwarf City jest również sala. Dlaczego nie zaczniesz od tej? No spoko, mogę, jakby ja nie widzę problemu. Tak, straciłem poczucie czasu. Dobra. Dzięki tutaj za pogadanie i w ogóle. Czyli zobaczcie, jesteśmy w laboratorium. Co to jest, masakra, co to jest? Co, mój Pokémon? Mówisz o tym? To jest Porygon Center. Okej. Czyli to wszystko za cenę 500 hajsu i działa jak po prostu w PC? No dobra. Ale mogę sobie to kupić, czy coś? Nie wiem, na pewno nie tutaj, na pewno nie tutaj. Dobra, tutaj... A, to jest ta wnuczka, dobrze, do niej zagadałem, widzicie, trzeba rozmawiać. Aha, już nic więcej. Kurczę, myślałem, że dostanę coś w zamian. Ej, co jest? Poczekajcie, czekajcie, ważna sprawa. Czy słyszałeś, jak działa typ dźwiękowy? Powiem, że nie. Nie martw się, wyjaśnię ci. Typ dźwiękowy jest mocny przeciwko wodnym, latającym i wróżkowym. I to jest cenna informacja, dobra, trzeba zapamiętać. Jednakże jest słaby przeciwko smokom i elektrycznym Pokemonom. Dobra, to są super ważne informacje. Pogadajmy z innymi naukowcami. Ten je lunch, więc nie będziemy mu przeszkadzać. Tutaj nie mają wiele dla mnie do powiedzenia, niestety. Niestety, za dużo się z wami nie nagadam. Zinobol, super. Im więcej, tym lepiej. Przydają się zdecydowanie. A ty co tutaj się chowasz? Dobra, nie ma nic ciekawego do powiedzenia. No cóż, bywam. Czy moje Pokémony zostały podleczone? Aj, nic z tych rzeczy. A właśnie, zobaczmy sobie teraz jeszcze tego Elekida. Ten Elekid ma lepszy specjalny atak, ale to może przez naturkę w sumie. Aftermatch ma, okej, okay, no to jest spoko. Ma na razie Ember, Leer i Quick Attack. No dobra. Wszystko fajnie, wszystko zrozumiałem. Muszę się dowiedzieć, jakiego typu jest sala tutaj w tym mieście. I wtedy wiecie, no, trenować, mocno trenować zdecydowanie. Zobaczymy, czy będę gotowy, czy też nie. Ej, zaraz, miałem coś tutaj. Ktoś, a, ten chciał 500 hajsu, może już tyle zarobiłem. Tak, i dostaję Focus Banda, o. Proszę bardzo. Przedmioty sobie zbieramy tutaj. Ja nawet mam... a nie, to jest Black Belt razy 5? Serio? Fajnie. Ale no nie mam na razie Pokemonów typu walczącego. To sprawia, że mój Pokemon, wiecie, może przeżyć z jednym HP. Ale to nie jest to samo, co Focus Sash. Dam to Trishoutowi, niech sobie trzyma. A czemu by nie? Why not? Ja powiem tak, jeszcze chciałbym sobie połapać na pewno jakieś Pokemony. Zanim pójdę na salę, przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, czy na plaży występują jakieś inne Pokemony oprócz tego elektrycznego, którego złapałem, dźwiękowego przy okazji. Szkoda, że nie da się jakoś, nie wiem, nie ma czegoś takiego, żeby sprawdzić. Nie ma. Ale dobra, pochodźmy sobie trochę. O, jest Dweeble, chociażby jest Dweeble. Spoko, ale Dweeble to jest standardowy Pokemon, którego po prostu nie chcę. Jak już łapać, to wiecie, wolałbym łapać te Pokemony rzeczywiście. O! Z tego regionu. Mamy Yemina, dziękuję. Na życzenie go wręcz otrzymałem. Dobra, walni z Peka. A, to jest super efektywne. Zaraz, to on ma typ walczący jednak. To on nie będzie normal, wiecie co? On będzie fighting, a? To jest już ważna informacja. Dobra, no szkoda tylko, że go ubiłem. Bywa i tak. Bywa i tak. Dobra, ciebie Dweeble nie chcę. Come on. Potrzebuję jeszcze jednego. Dobra, jestem cały Bremant. Czyli biorąc pod uwagę, że jest elektryczny i dźwiękowy, no to tak... Nie mam na niego nic dobrego. No come on, Yemin, potrzebuję cię. Wiem, że na tamtej drodze jest większa szansa, żeby można go złapać, ale tu ma wyższy poziom od razu, więc... Wiecie, no chcę skorzystać. Dobra, walni Stakla, to za mocno nie będzie. Nie takie wcale słabe. Dobra, jeszcze raz. Powinien przeżyć tam z jednym HP.
Tak jest, perfekcyjnie. A tym razem mam nadzieję, że szczęście mi dopisze. I oczywiście rzucamy pokebola. No sorry, naprawdę ma z 1 HP. Musi się złapać. Jak się nie złapie, to będzie mi smutno. Come on, i mamy go. Tak jest. Mój skład coraz bardziej wygląda ciekawie. Już 5 pokemonów. Żeby mieć Green Collectora, trzeba mieć ich 200. A, czyli ma i normal, i fighting. Ciekawe, ciekawe połączenie. Dodajmy go oczywiście do drużyny. Zobaczymy, czy ten, którego złapałem, jest jakiś naprawdę fajny. 30 ma IV-ek, znaczy nie IV, tak, IV-ek, w sumie IV-ek pod atak, no super. Tylko naturka ma, która zmniejsza atak, to słabe, ale no nic. Ale IV-kin ma naprawdę super, świetne, fajnie. Dobra, ja powiem tak, chciałbym się dowiedzieć, jakiego typu jest tutaj sala. Przy okazji zobaczymy, czy mogę iść na dół. A, owszem, że mogę i teraz w końcu zdobędę Revive'a. Bardzo cenny przedmiot, bardzo fajny. A tam nic nie ma już, nie mogę przejść z tej strony. Nie, dobra, nie, 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 nie. Tam nie przejdziemy. To, co mnie, tak jak mówię, interesuje, to typ tej sali. Chociaż wygląda mi na trawiastą. Ale czy tak będzie? Bazil jest tutaj liderem, tak? Specjalizuje się w trawiastych pokemonach, cudownie. Same dobre informacje. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby wystawić naszego Trishauta i stoczyć przynajmniej jeden pojedynek w tej sali. O, to są jakieś przejścia ciekawe. W ogóle, ej, właśnie. W tej sali jest trawa. Tak myślałem, że występują tu pokemony. Phantump, okej. Ale on mnie nie interesuje. Natomiast to jest fajne miejsce do treningu. Pokemony mają już trochę wyższe levele, te piąte co najmniej. Są tutaj jakieś właśnie takie pokemony zapewne trawiaste, w wyniku czego trenowanie moich, mojego ognistego czy latającego pokemona będzie znacznie, znacznie prostsze i szybsze i przyjemniejsze. Ile doświadczonka? No 44, no ja wiem, że dla tych trenerów się dostaje oczywiście znacznie więcej, no ale bywa. A co my tu mamy? Zero? A to chyba pokazuje, gdzie iść. Czyli w sensie muszę iść tam, gdzie jest zero. Jest Oddish, okej. Chociaż ja powiem szczerze, że wolałbym wybrać drogę, która prowadzi do jak największej ilości walk, żeby po prostu dużo potrenować. Zobaczcie, mój starter jest jeszcze słaby, no sorry, ma 8 level. Bije ciosem super efektywnym ze stabem, a i tak nie jest w stanie załatwić Oddisha, który ma 3 levele mniej. On musi trenować, bo to jest... Na razie jest słabiutko, na razie jest słabiutko. No dobra, jak pójdę tędy, co, będzie jakaś walka? Nie, będzie dziki Trevenant, którego... A nie, on mnie wygania. Okej, okay, a liczyłem, że będzie walka z Trevenantem i dużo expa. Niestety pomyliłem się. A zaraz zobaczymy, co będzie, jak wejdę do drugiego, tego środkowego konara, który na pewno też jest zły. No bo tak nam tabliczka powiedziała, że to jest nieodpowiednia droga. No zobaczymy, zobaczymy. O, 9 level, super, specjalny atak plus 2. Howla się uczy, no to już takie mniej ważne, ale spoko. Może też Trevenant. No, też Trevenant, dobra. Kurczę, szkoda, że nie można z nimi walczyć, to byłoby spoko. No dobra, ale mogę iść tędy i tutaj już czeka mnie walka. Okej. Dobra, stoczę sobie walkę, zobaczę, jak silne trawiaste pokemony mają tutaj trenerzy, czy to są jakieś nowe pokemony. No, tu widzimy Oddisha, czyli po staremu, nic nowego. Ember, ember, ember. No, nie no, za słabe te moje ciosy, za słabe te moje ciosy. Trishout, nie przejmuj się, będzie dobrze, będzie dobrze, będziesz silniejszy, ja jestem przekonany święcie o tym. Będzie dobrze. Nie ma co się przejmować. Okej, 140 doświadczenia, ładnie. Morelul, no Morelul to również Pokémon znany, alolański, więc ember. Łoń grzybku, znaczy nie, to nie jest grzybek w sumie, nie wiem co to jest tak właściwie. A może i grzybek? Kurczę, nie, nie no, w sumie grzybek, Shinotic wygląda jak typowy grzyb, a to w sumie też wygląda jak grzyb, nie no, to jest grzyb. Nie ma co się zastanawiać, to na pewno jest grzyb. Dobra, fajnie. 124 doświadczenia, super, a nasza przeciwniczka pokonana. Natomiast tam dalej będę szedł, ale już w kolejnym materiale. Jeżeli więc dzisiejszy wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się wkrótce, tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem, na razie. Hej.